Cześć. Dzisiaj więcej powiem o obrazkach i co można z nimi ciekawego zrobić w HTML-u. Otwieramy notatnik. Zawsze zaczynamy strukturę dokumentu HTML. Tytuł będzie obrazki. Zamknijmy sobie nasz dokument HTML i ładę. Tytuł na przykład. Tytuł nagłówek strony. Niech będzie różne obrazki. OK. Zapisujemy. Widzicie jak obrazki.html. Wszystkie pliki. Kodowanie UTF-8. I jest. Otwieramy. Proszę bardzo. Mamy tutaj różne obrazki. Oraz tytuł obrazki na naszej karcie. Żeby umieścić jakiś obrazek na stronie, należy znać jego tak zwany adres internetowy, czyli który jest tutaj, albo po prostu ściągnąć ten obrazek. Także zacznijmy sobie od takiego obrazku, który już jest w internecie. Wchodzimy na stronę Google i poszukamy na przykład zwierzęcia. Może to być koza. Oczywiście jest wiele rodzajów różnych kóz, natomiast nam chodzi o taki obrazek, który nie ma praw autorskich, albo te prawa autorskie pozwalają na wykorzystanie, więc korzystajmy sobie z Wikipedii. Proszę bardzo. O, mamy tutaj obraz. Zapisz obraz jako. Tutaj idziemy na pulpit i może koza. Proszę bardzo. Pojawi się obraz. No i teraz dołączmy go do naszego tutaj notatnika. Wykorzystajemy znacznik img. Jest to znacznik pojedynczy. Natomiast musimy oczywiście podać tą ścieżkę atrybutem src. Piszemy koza.jpg. Ważne, żeby plik obrazki HTML znajdował się w tym samym co w folderze co koza.jpg. Zapisujemy. I klikamy dwa razy. Proszę bardzo, mamy różne obrazki i naszą kozę. Może sobie nieco zmniejszymy. Używamy do tego atrybutu width, na przykład 200 pikseli. No, mamy długość 200 pikseli, wysokość się dopasowuje. Możemy pokombinować również w ten sposób. Spłaszczymy nieco kozę. No, mamy 200 na 200, dokładnie obrazek jak chcemy. Spróbujmy teraz może dodać drugi obrazek, nie ściągając go. Na przykład poszukamy zdjęcie kota. Kot Wikipedia. Proszę bardzo, tu mamy kotki. Nawet wiele kotów na jednym obrazku, tak? Prawym zapisz obraz jako. W innych przeglądarkach macie nieco inaczej. Tutaj możemy zmienić nazwę na przykład koty.jpg. Tak jak chcemy, możemy zostawić jaka jest. A, ważne, żeby ją po prostu tutaj potem wpisać, nie? I proszę bardzo, koty.jpg. Tak, też mamy taki kwadrat. I te zdjęcia pojawiają się koło siebie. Albo pod sobą, jeśli strona jest troszkę węższa niż suma długości. Natomiast my też wróćmy może tutaj i skopiujmy sobie ten link. Pokażę Wam coś prawym. Kopiuj. I tutaj wklej. O, taki długi link. To jest właśnie link.
czy też adres, w zasadzie adres, to jest adres do naszego obrazka w internecie, to jest dokładnie taki. Klik zapisz. Tak już nie mamy bezpośrednio, nie korzystamy bezpośrednio z tego pliku, więc w zasadzie możemy go usunąć. Proszę, usuwam, nie ma go. I odświeżmy sobie naszą stronę. O, widzicie, dalej jest wyświetlane. Sprawdźmy sobie. O, zapisz obraz jako na przykład, nie? Też możemy sobie zapisywać w ten sposób. Natomiast obraz jest pobierany z internetu. Następną rzecz, może obrazek w tekście. Napiszmy sobie trochę tutaj tekstu. Mamy akapit. Skupimy to wiele razy. O. I tak, taką, może zróbmy sobie kozę troszkę mniejszą. 100 na 100. Tak. Skopiujmy ją sobie. Możecie też napisać ręcznie. I dajmy na to tutaj. Klik, zapisz. O, jak widzimy, koza pojawia się w tekście. Pojawiła się, ona się pojawiała w tak zwany sposób inline. To znaczy w jednej linii z tekstem. Nie, tekst też jest czymś inline. Tak samo jak obrazek. Natomiast mamy oczywiście możliwość kontrolowania obrazku w tekście. Do tego wykorzystujemy takie coś jak float. Gdzie jest nasz obrazek? Tutaj. O, tu jest w tym miejscu w tekście. Nie, możemy sobie go w ogóle w ten sposób tutaj oddzielić. To nam nie robi żadnej różnicy. To jest traktowane jak jedna spacja. Widzicie, jest dokładnie to samo. I tutaj uzupełnimy styl. Styl, czyli na przykład, nie wiem, możemy dać ramkę 5 pikseli. O, oczywiście styl ramki, na przykład ramka czarna. Jest. I nie wiem, zróbmy sobie float do lewej, czyli opływanie obrazka. Obrazek będzie wtedy z lewej strony. Dajmy na przykład jeszcze odstęp, bo nie za ładnie to wygląda. Odstęp, czyli padding w pośredniku. Padding 5 pikseli. Padding jest oczywiście od rameczki, no to w takim razie jeszcze margin. Może tego paddingu nie chcemy. Ja bym go nawet zwiększył tutaj. No, rameczkę na przykład zmniejszył do 1 piksela. Czy też zaokrąglił 5 pikseli. W ten sposób mamy taki całkiem ciekawy obrazek. Ja go skopiuję tutaj jeszcze raz. Dam go tutaj obok. Zobaczmy, jak to wygląda. O, mamy drugi obrazek koło niego. Natomiast powiedzmy, że chcemy, żeby ten był do prawej. Więc wystarczy zmienić sobie tutaj float na right. Zapisujemy. O, mamy obrazek po lewej, po prawej, a nasz tekst sobie go opływa. No, skopiujmy jeszcze więcej tekstu, żeby sprawdzić, jak to działa. O, widzicie, bardzo ładnie opływa. No i to jest w zasadzie tyle. Jeszcze chciałbym powiedzieć może nieco więcej o obrazkach. Możemy korzystać z takich formatów jak JPG, PNG,
GIF, najróżniejsze obrazki są BMP, WebP, natomiast najbardziej popularne są właśnie JPG i PNG. Także jak czegoś konkretnego szukacie, to możecie po prostu na przykład poszukać sobie GIFa, nie wiem, jakaś coś na Wikipedii z animacją na przykład. Jakiegoś GIFa. To jest przykładowa animacja. O, proszę bardzo. To zapiszmy sobie. Animacja z Wikipedii. Tu jest .gif. To także zapisujemy na pulpicie. Możemy skopiować, nie? Ja bym tym razem tę długość i szerokość tutaj usunął. Jest nasza animacja, prawda? Także możemy ją sobie tutaj w SRC pisać. Animacja z wikipedii.gif. Tak, inny format. Formaty są po kropce tutaj. Oznaczane za pomocą rozszerzenia. Oczywiście nie wystarczy zmienić nazwę pliku, ale tak się przyjęło, taka konwencja. O, i mamy tutaj obrazek. Tak, on jest upływany akurat do prawej, ale jest jakby, ale ten jest bardziej na prawo, więc może damy go tu niżej. O, jest tu gdzieś niżej, nie? Jeszcze a propos floata, może wam pokażę coś. Zrobimy drugi akapit. Znacznik P. Skopiujmy troszkę tekstu. Popatrzcie. On potrafi opisywać, znaczy jakby opływanie dotyczy wielu akapitów, a nie tylko jednego, nie? Więc gdybyśmy chcieli na przykład przerwać to opływanie, no to możemy skorzystać na przykład ze znacznika BR. Tutaj, ale to nie wystarczy. BR to jest tylko jeden Enter. Tak, i to jest tylko jeden odstęp jakby. Natomiast możemy, w zasadzie możemy dowolny znacznik, ale BR jest takim prostym, krótkim znacznikiem. Więc robimy coś takiego jak clear z obu stron, czyli czyścimy to wyrównanie. A jeszcze średniczek. Czyścimy to, przepraszam, opływanie z obu stron. Nie? O, i popatrzcie, i teraz następny akapit spada w dół. Nie, może to możemy, nie wiem, wziąć i na przykład z tej linii zacząć. Tak, tak żeby dokładnie wymierzyć. Tu pokażę x, x, x. O, tu także to będzie jeszcze opływało, na przykład ta część akapitu, a ta już nie. Tak. Oczywiście zostawię może to tutaj. Tak mi się bardziej podoba, że ten akapit tutaj schodzi, natomiast jeżeli na przykład mamy wyrównane obrazki tylko do prawej, to możemy, to wystarczy wyczyścić z prawej albo z lewej, proszę bardzo, natomiast w naszym przypadku wystarczy ten clearbot, czyli z obu stron i to zawsze czyści oba. Co by tu jeszcze dodać? A, może standardowo jeszcze kilka atrybutów dość często spotykanych. Wróćmy do tej naszej kozy biednej pierwszej, czyli tutaj. No, zobaczmy coś takiego jak alt, czyli tekst alternatywy. Nasza piękna koza. Zapisujemy, otwieramy. No, nic się nie zmienia, natomiast zobaczcie, co by się stało, gdybyśmy próbowali pobrać obrazek, którego nie mamy. Na przykład nie mamy obrazku na pulpicie koza 1, 2, 3. Zapiszmy. Bum. O, popatrzcie. Obrazek nadal zajmuje 200 pikseli i 200 na 200. Natomiast pojawia się ten alternatywy tekst, tak? Także to jest właśnie znacznik alt. Dlatego jest znacznik title,
którym też piszemy dowód, jaki chcemy. I popatrz, może wróćmy tutaj do naszego obrazka prawidłowego. O, najeżdżamy i proszę bardzo, mamy taki tak zwany tooltip, który po prostu wyświetla nam ten title. Ja może zostawię ten przykład tutaj z błędem, żeby był widoczny. Na przykład koza błędna. A tu będzie z góry koza może poprawna. O. I wtedy będziemy mieć oba przykłady koło siebie. Nie, tu ma siema koza. Siema koza. Ale to jest nasza błędna koza. I tu jest tytuł. Powiedzmy siema błędna koza. Także myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie podstawy związane z obrazkami, z wykorzystaniem ich w tekście. Może jeszcze jedną rzecz pokażę. O, jak zrobić, jak pisać po obrazku, tak? Żeby coś takiego zrobić, po prostu musimy mieć inny element, w którym jest tekst. Niech to będzie na przykład div. Tu mamy sobie tekst hello. Wycentrujmy sobie go. Zobaczmy, jak to wygląda. O, jest tutaj hello. Ja go dam może troszkę wyżej. Dlaczego nie? Tutaj przed pierwszym akapitem. Jest hello wyśrodkowane. I chcemy tu dać jakieś tło, na przykład nasze koty niech będą, nie? No to przede wszystkim może powiększymy troszkę czcionkę, 20 pikseli, niech ona będzie gruba. Kto nie pamięta tych poleceń CSS, polecam poprzednie filmiki. O, jeszcze większe. I niech będzie czcionka biała albo żółta, jakkolwiek, czyli kolor yellow, tak? Mamy taką sytuację, żółta czcioneczka i teraz ustalimy sobie tło, na przykład background image URL, czyli właśnie adres obrazka Uniform Resource Locator, dokładnie po angielsku. I piszemy, jaki jest adres tych kotów w ogóle, o tu. To jest adres naszych kotów, więc ja sobie to skopiuję prawym kopiuj i tutaj wklejamy w to URL, to prawym wklej. Nie? Tutaj zacznę. Proszę bardzo. Tu w URL zaczyna się ten oto. Jak włączymy zawijanie wierszy, to oczywiście to jest tak bardziej. Są co prawda drugie linie, ale właśnie widzimy to dokładnie. Tak, że tu o to chodzi. No, akurat o ten background kolor, tutaj tak, mamy taką długą linię. Może to sobie enterami oddzielimy, tu nie ma żadnego problemu. Byle, żeby instrukcja była w tej samej linii. Czyli ten CSS oddzielony średnikiem. O, teraz troszkę lepiej widać, mamy background image URL. No i odświeżamy. Bo mamy taki obrazek, on się dopasowuje do jakby wielkości, tutaj, do szerokości. Tak, mamy te trzy koty i tu też mamy te trzy koty, także on się dopasowuje. Nie, oczywiście, jeżeli chcemy, nie wiem, to kontrolować, to możemy na przykład ustalić wysokość naszego obiektu z tekstem hello. Na przykład hey, 100 pikseli, czyli wysokość big, no, mamy więcej, dajmy 400. A. Mamy obrazek jako tło. On się oczywiście tak rozszerza i powtarza, nie? Bo to jest div. Tak działa po prostu div. No, gdybyśmy chcieli wyłączać powtarzanie, to też mamy na to sposób. Background, repeat, no, repeat. Tak. Proszę bardzo.
Nie? I gdybyśmy chcieli to w środku umieścić, to robimy takie coś, background, position, center. Proszę bardzo, mamy w środeczku raz. A to hello możemy sobie też dać niżej, na przykład ustalając na wiele sposobów, ale możemy sobie dać na przykład padding top, czyli wyrównanie z góry, na przykład no 100 pikseli od góry. No i mamy tekst na obrazku. No myślę, że to wystarczy na tyle, ale jeszcze tutaj skorzystam z GitHuba. I oczywiście wrzucę naszą dzisiejszą stronkę. Momencik. Tak, jestem tutaj w dobrym jakby w repozytorium, moja pierwsza strona. Kto jeszcze nie robił tego, zapraszam do odcinku drugiego. No i wysyłamy pliki. Tak, tu na pulpit i chcemy wysłać animację, naszą kozę i obrazki. Tak, a te koty to są pobierane z internetu, więc ich wysyłać nie trzeba. Otwórz, tu się pliczki ładują. Możemy jeszcze tutaj zamieścić, nie wiem, w zasadzie nie musimy tych linków zamieszczać, natomiast warto dać komentarz. Na przykład podstrona z albo prezentująca obrazki. Tak, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi później. Przetwarzamy pliki. Tak jest. Wchodzimy tutaj. O, jest obrazki HTML. Jest koza JPG. Jest animacja z Wikipedii GIF, tak? Możemy sobie wejść w komity. To jest nasza ostatnia zmiana. Nasz ostatni komit. Plusiki to są te zmiany, te linki, które dodaliśmy. W ustawieniach mamy adres strony. Jakby ktoś nie wiedział, to jest adres strony, moja pierwsza strona. Możemy kliknąć, tak? I dopisać obrazki.html. Proszę bardzo, nasza strona jest opublikowana pod tym adresem. O, jest nasz GIF. Jest pobrany obrazek, który się pobiera z internetu, czyli koty. Także dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnego filmiku.